I już, moi drodzy, trzecia część się rozpoczyna, malowania i rysów, malowania tego obrazu, tego naszego, mojego, naszego obrazu. Słuchajcie, a jeszcze jednej lampy nie włączyłem, a tuż dlaczegoż to, coś się to stało, a teraz się dopiero zaświeciła, jest okej. Okay. Słuchajcie, to jestem ja, Adam Razik, jesteście na moim kanale. Malujemy tutaj obrazy. Tym razem maluję obraz olejny i rysy. I zrobię to tak. Będę to w ten sposób kontynuował pracę i będzie teraz naprawdę dużo malowania, dużo będzie się tutaj działo. Zrobię to w ten sposób, że trzy nagrania, czyli godzina pracy, trzy posiedzenia po 20 minut. Pierwsze to rozrysowanie, położenie pierwszych plan, drugie wypełnienie kolorem. Oczywiście po tym drugim nagraniu, po tym drugim moim odcinku, czyli po 40 minutach, jeszcze są fragmenty gdzieś tam, gdzie jeszcze płótno białe przebija i tak dalej, ale już jest cały obraz. Doszedłem do wniosku, teraz kiedy kończyło się ten poprzedni filmik, że zupełnie tutaj zapomniałem o zieleniach, o tych listkach, które tutaj w tym jako no nie mogą kwiaty iść tam wisieć w powietrzu, także zaraz do tego wrócę. I co? Wypełnię kolorem, troszeczkę go ten. Myślę, że już jest fajnie, tu są fajne malarskie takie niuanse, tutaj już, no bardzo fajnie kolorystycznie, może to jakoś tam kompozycyjnie. Tu jeszcze coś brakuje, to taka dziura się zrobiła. Tu troszeczkę takich pionów, trochę tych zielonych listeczków. Zacznę od ciemnej czerni tam złamanej ultramaryną, jakimś tam zielenią chromową, czymś tam, żeby po prostu teraz znaleźć jakieś tam niuanse w tym rysuneczku, które będą służyły do tego, żeby w tym nagraniu, w tym odcinku poprowadzić dalej pracę nad tym obrazem. Chciałem wam powiedzieć jedną rzecz, o której zapomniałem ostatnio, właśnie miałem to na myśli, chciałem się tym podzielić i teraz to zrobię. Moi drodzy, mianowicie to, że wszyscy ci, którzy malujecie obrazy, oglądajcie dużo w tym, dużo w necie, na YouTubie, wygooglujcie sobie, szczególnie wpisujcie sobie przy tym tematach, na przykład kwiaty, no to sobie wpisz tam kwiaty albo irysy na przykład w tym przypadku i sobie wpisz malarstwo, tak, żeby tam od razu, znaczy można też i tak, no bo można fotografię oglądać sobie, jak kwiaty wyglądają, jak mówiłem, posiłkuję się takim zdjęciem, które niczym tu nie służy, bo to i tło jest zielenią, zieleń z tym niebieskim, z tymi kwiatami, ja tu zupełnie poszedłem w innym kierunku, zrobiłem żółto, ma być domyślę żółto-pomarańczowe, no ale jest żółte na razie tło i sobie tak, wiecie, buduję ten obrazek zupełnie, ta fotografia ma mi służyć tylko po to, żeby gdzieś tam w końcowej fazie i tej początkowej, kiedy sobie ustalałem te, budowałem tą kompozycję, żeby po prostu mniej więcej charakter tych kwiatów gdzieś tam zachować, w sensie takim, że przy rysowaniu takim nawet, jak to powiedzieć, żywiołowym, takim spontanicznym, jak teraz to robię, żeby po prostu gdzieś tam pamiętać o tym, że one mają takie kierunki, że listki tam, płatki tych kwiatów są, wyglądają w ten sposób, a nie inny i to tylko temu służy. Nie wiem, czy nie za dużo teraz tych czarnych linii, żeby tutaj nie pogubić się pewnie z tymi różnymi, no ale jeszcze dużo, dużo przede mną. A i do tego wracam. Trzy nagrania, czyli godzinka pracy nad tematem i odstawię. Niech to sobie przeschnie i później już tam jeden odcineczek, czy tam maksymalnie dwa, to już będą takie, które po prostu już sama przyjemna zabawa. Ten na prawie przeschnięty tam już obrazek będzie to ten. A ja sobie zacznę następny i tak będę tutaj troszeczkę tematów teraz nowych rzucę. Będzie kolejny z tych, żeby paletę teraz mam tutaj troszeczkę zieleni, której nie wykorzystałem, żeby ją wyczyścić, to też wezmę zaraz ten pejzażek jeden tam mam taki, który też czeka na swoją kolej i to tak będzie wyglądało. Tu jakiś brakuje, zrobię jakiś pion. Te liście są takie, jakieś mają kształt taki, no także jakiś liść tam zasugeruję,
Tutaj też na razie się, wiecie, wszystko można poprawić, na razie się nie bać, trzeba tutaj zrobić robotę o w ten sposób. Tu jeszcze o coś mocniejszego, gdzieś ten, tu będzie ten kwiatek, powiedzmy, że też to skonkretyzuję tak, żeby to o tutaj poszło w ten sposób. Zaraz tam poprawię to tym kolorem. Tu gdzieś znajdę jakiś ten cień do tego, tu podkreślę i mam pomału konkretyzuje się ten obraz. Teraz właściwie to jest takie, ale to też zwróćcie uwagę, to nie jest takie wprost i takie dosłowne traktowanie kształtem tego obrazu, tak? To raczej jest no takie spontaniczne, że o, tutaj te nie są złe, te czerwienie, one takie powinny być tutaj bardziej rdzawe, ale w tym zestawieniu one aż świecą tym rdzawym kolorem. Nie wiem, jak to się nazywa, no to przesuszone jakieś tam pypcie pod kwiatkiem. No i teraz odstawiam pędzelek, biorę moją szpacheleczkę czarodziejską. Najbardziej lubię ten Sacharow używa takich wydłużonych szpachli. Ja mam taką jedną wydłużoną, mam też taką ostrzej zakończoną i mam też, ta jest moja ulubiona, ten kształt jest mój ulubiony. Taką szpachlą maluję. Teraz troszeczkę wezmę tej zieleni, jak powiedziałem, pozaznaczam jakieś tu parę takich miejsc, gdzie będą te łodyżki. Też postaram się taką zieleń zrobić mało, o taką właśnie, to jest dobry kolor do tego, tylko teraz już sobie podwróciłem szpachlę jakimś czerwienią, karminem i już trzeba to przetrzeć. Wycisnę sobie jeszcze tego koloru, to jest kolor żółcień cynkowa, o taki kolor, numer 07, tak. Także mam tych, jak powiedziałem ostatnio, pan Igor Sacharow używa tylko 6 kolorów jeszcze tak z tej palety, ja nie wiem, jak on to uzyskuje te odcienie, ale dla mnie te rzeczy nie... No ale to wiecie, no po prostu jest, każdy ma swój jakiś tam sposób malowania i swoje... Tak, chciałem się jakoś tam wzorować, coś tam podpatrywać, ale po prostu trzeba być sobą. I tak wam też radzę, żeby... O tym miałem powiedzieć, słuchajcie, obserwujcie, na przykład sobie wygooglujcie, tak jak zacząłem o tym mówić. Wygooglujcie sobie tam irysy, tak? I oglądajcie i wyszukujcie sobie obrazów, które wam się podobają. A jak się wam spodoba obraz, ładnie, dobrze malowany, waszym zdaniem jest, że tak chcielibyście do takiego jakby wzorca dążycie, to zastanówcie się, dlaczego wam się podoba. Co wam się w tym podoba? Tak sobie nawet, wiecie, ja to sobie tak prawie, jak jestem sam, to nawet sobie do siebie mówię i sobie tam opowiadam o tym, taką, zrobić sobie taką wewnętrzną burzę myśli, taki mózgu myśli, umysłu i po prostu sobie opowiadać, dlaczego wam się to podoba, co jest w tym takiego, że i to nazwać po prostu, żebyście to nazwali, żeby to wtedy złapiecie sens, tak? Co tu, na przykład podoba mi się dlatego, że jest fajny kontrast, że na przykład kolorystyka mi się podoba, tak? Jest żywa, jest taka i taka. Po prostu opisujcie to sobie i to później to będzie wam pomocne przy malowaniu swojego obrazu. I później, jeżeli nazwiesz sobie to, nawet można to sobie napisać, tak? To też jest dobra metoda. To jeszcze lepiej zapada. I na przykład wtedy, kiedy masz jakiś problem z czymś tam, z jakimś, nie wiem, światłocieniem, z zrobieniem czegoś na obrazie, to nie wychodzi, no to zaobserwujcie to u kogoś tam właśnie innego, u jakichś tam, oglądając inne obrazy, które wam się podobają w tym temacie. I zwróćcie uwagę, jak właśnie ten autor tego obrazu to zrobił i dlaczego właśnie to wam się podoba. I do tego dojdziecie, no i na tym to polega to całe malowanie. Jeżeli sam, później taką doświadczeniem, które nabywacie poprzez takie właśnie oglądanie tego, poprzez obserwacje, jak robią to inni,
i samo doświadczenie we własnym zakresie tego, co robicie na obrazie. O, teraz troszeczkę tej zieleni wprowadzam do tego obrazu, tak? Tutaj pododaję sobie takich i to takim też, jak zwróćcie uwagę, wzdłuż formy, tak? Jak tu jest, o, troszeczkę tutaj, po prostu w ten sposób. Tym samym nadaje ten kierunek. I rysy są takie proste, na takich prostych prawie badylach rosną i to właśnie w ten sposób traktuję. O, takie kieruneczki sobie tutaj gdzieś pozaznaczam. Tutaj troszeczkę mi się rozmazało. Tutaj już znowu po prostu pobrudziłem jakimś karminem. Ta zieleń jest taka... No ale to jeszcze tutaj dwa fragmenty gdzieś tu pododaję, tam na koniec też jeszcze do tego wrócę. No i tu gdzieś, może tu jeszcze i będzie git. I dalej, bo wypełniam jeszcze teraz do tych niebieskości wrócę. O, może tutaj coś mocniejszego. Tu też podkreślę, o. Wieli nie jedna zieleń tak pojechana, że tak powiem, kolokwialnie pojechana tym, tylko krawędzią prawie. Druga jakoś tam jaśniejsza, szerszą plamką i już buduje mi bryłę tej łodyżki, tak? Że to nie jest płaskie na tym obrazku. O, tu gdzieś maznę, tu gdzieś, widzicie? O to w tym wszystkim chodzi. I już parę wam parę takich niuansów. O, tu coś się rozmazało, przemazało. Zaraz tutaj dołożę tej jaśniutkiej farbki. I będzie fajnie. I w ten sposób sobie ten obrazek pomalutku kontynuuję. To jest właściwie teraz ten etap, który teraz robię, tego malowania, to jest najbardziej malarski, najbardziej fajny w tym. Owszem, jest zabawa, że tam brudzi się jeszcze przy mojej paletce, jak tu sobie tyle farb nawyciskałem i nie ma miejsca, gdzie te farby namieszać. Później mieszam zieloną, a gdzieś mam sąsiednie czerwień, czy jakąś inną, zupełnie z innej rodziny barwnej kolor i później się takie robią różne klocki. Ale no cóż, trzeba sobie z tym poradzić, tak? Nie nazywałbym się Adam Razik, gdybym sobie nie poradził. O, i tutaj troszeczkę takiego mocniejszego, czy tam bardziej żarówiastego, tutaj jest taka szmaragdowa zieleń, troszkę jej dodałem z takim żółto-zielonym i o, i tutaj już też się pojawi, o. Nie wiem, czy nie za mocno, nie za bardzo, tak, ale super. I takie akcenty, to tylko tak pozaznaczam sobie, gdzieś tu poakcentuję tak sobie tym kolorkiem. I wrócę do, trochę żółtej dodam. Zupełnie teraz mi się tam ta zieleń zrobiła taka przewróciła. To już nie jest to, co chciałem. Ale cóż, teraz sobie to troszeczkę rozbieliłem. O, po tym nagraniu, kiedy to skończę, tą zabawę z tymi kolorami, to kiedy to odstawię do przeschnięcia, to będę robił. To pomaluję sobie te boczki, żeby tutaj mi to się tam... O, tu sobie zrobię takich listków parę. No, gdzieś tu. Zazwyczaj są takie... I na tym to polega, żeby to nie było takie domalowane, tylko takie raczej wrażeniowo, plamą, tak? Żeby, no, tu nawet mówią malarze rosyjscy, uważają, że powinien obraz zawierać takie miejsca niedomalowane do końca, że powinno być wtedy to jest dzieło sztuki, tam dzieło malarskie, także obraz nie powinien być cały zakryty farbą. Tak uważają. I też może to nie jest coś w tym prawdy. I te moje najlepsze obrazy, na przykład z tej fazy mojej, na przykład studiowania, kiedy malowałem na uczelni, to na pewno każdy obraz taki właśnie zawierał. Mój profesor nie był Rosjaninem, a chyba coś też w tym... Nigdy o to nie pytałem też. Pewnie teraz wiele bym rzeczy jeszcze zapytał. Ale to właśnie tak jest, że to nie jest tak... O. I już teraz tej zieleni może aż za nadto. Już może z tego zrezygnuję. I jak tam jestem czasem? I jeszcze 5 minut.
I słuchajcie, teraz wracam do tego niebieskiego, biorę ultramarynkę, biorę troszeczkę bieli, mam sobie jeszcze jakiegoś błękiciku, co roztarłem. O, i taki ładny koloreczek, ten najwłaściwszy temu, tym, o, jeszcze troszeczkę bieli, bardziej rozbielę. Mam za grubo już tej farby, jeszcze może znajdę miejsce tutaj, gdzie mi się tu... Będę musiał tą paletę zaraz wykorzystam. Teraz zrobię szybki, mam trochę zieleni, trochę takich różnych tych. Zrobię szybki obrazek z tą takim, mam taki z pobiciem w wodzie taki pejzaż. Zaraz do tego się przyłożę i podciągnę. Będzie fajne malowanie, bo on jest suchy, tam on już długo przesychał. Czeka na swoją kolej. I teraz też będzie fajnie tam do niego wrócić po takim czasie. O. I teraz takim jaśniejszym. Tu gdzieś... To będzie zaraz. Zobaczycie, o co tu chodzi. Jak będzie ciekawe, że ciekawie się to porobi. Jak teraz pododaję tych światełek, tak? O. Popatrzcie. O. I malarsko. I właściwie powiem wam szczerze, że za chwilę mógłbym ten obraz zostawić i go właściwie skończyć już na tym etapie, ale no ale tego jeszcze chyba nie zrobię. Jeszcze ten jeden odcinek zrobię z tym końcowym malowaniem, takim podsumowaniem, tak żeby... Ale cieszę się, bo będzie fajny obrazek, że tak powiem, zrobiony w krótkim czasie, także nie będę 15 odcinków, już powróciłem. No to jest właśnie to, że malując olejami i malując w ten sposób, no to trzeba raz położyć, znowu na paletę i znowu namieszać tego koloru i położyć, bo już drugie położenie to już złapiecie kolor gdzieś tam z boku, który sąsiedni i po prostu pobrudzicie. No to jeszcze ultramarynki i tu sobie taki kolorek jaśniejszy tam namieszałem, znowu mam na fragmencie i gdzieś go tutaj, o, i gdzieś tutaj, o, tu zaraz gdzieś prowadzę tego karminu, żeby tak troszeczkę ocieplić niektóre fragmenty, żeby to poróżnicować. Oj. I bardzo, bardzo fajnie. Natomiast tym czasem jeszcze 3 minutki. Tu. O, tu jeszcze. Zaraz wezmę jeszcze ciemniejszego. Namieszam tej ultramaryny, dołożę. Ultramaryny, może kobaltu. Kobaltu teraz. Z tej strony, bo zrobię taki kolor tła, powiedzmy. Tutaj też jest jakiś błękit. No to już za ten, jednak ultramaryna jest cieplejsza. Ultramaryna jest cieplejsza od błękitu jakiegoś pruskiego czy paryskiego. Dlatego tym ciepłym gdzieś tu. O. O, zupełnie fajnie. I jeszcze tu, i jeszcze w paru miejscach. Patrzcie, ja sobie tak naprawdę teraz, że tak powiem, nie. Tak wybiórczo, tak? Sobie gdzieś tu uderzę, tu i zupełnie nie wybieram tego dlatego, że o, i całkiem nieźle. Gdzie jeszcze? O, tu może troszeczkę rozbielę. Zrobię jeszcze bielszą taką, jakiś odcień błękitu. Nie wiem, czy ten błękit tutaj będzie trafiony, o, ale się tu może jakoś zaadaptuje. Tak. Tu gdzieś. Na szczegół jeszcze przyjdzie czas, także tam jeszcze tutaj jeszcze nad tym popracuję, ale tu jest, się dzieje fajnie, bo tu nawet troszeczkę tu też będzie trzeba jeszcze z tym kształtem coś zrobić, bo to się poszło w złym kierunku, ale ogólnie jest nieźle, jak na w sumie 60 minut malowania prawie, to jestem bardzo zadowolony z efektu. Całkiem interesujący obrazek i można to za chwilę wykończyć. Także zobaczycie, jak to będzie wyglądało. To co tu jeszcze chciałem. O, tutaj. Tu jeszcze troszeczkę namieszałem niebieskiego. O, tu jeszcze. I on buduje, jak tak nakładam go z różną intensywnością w różnych miejscach, to przy okazji buduje taką bryłę, żeby ten kwiat nie jest płaski, po prostu jest
nie jednorodny, tylko jest jakiś taki, no buduje bryłę tej, tego kwiatuszka, tej przestrzeni. O, tu gdzieś jeszcze, tu gdzieś maznę, troszeczkę bieli dodam, o, może troszeczkę złamię czerwienią, karminem. I tu jeszcze ultramarynki już nie mam, o, taki jaśniejszy i tu. Słuchajcie, pomalutku się z wami będę żegnał, bo się tutaj czas kończy. Zapraszam was do oglądania mojego kanału, do subskrybowania.